W sierpeckich szkołach ponadgimnazjalnych pożegnano w piątek 29 kwietnia maturzystów. Dzwonek symbolizował ich ostatni dzień edukacji w szkole. W pożegnaniu absolwentów uczestniczyli wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz władze samorządowe. Apel w każdej ze szkół rozpoczął się od uroczystego wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Maturzyści dziękowali nauczycielom za ich trud przekazywania wiedzy i formacji duchowo-moralną. Dyrektorzy szkół podsumowali wspólnie spędzone lata pracy. Czas kształtowania charakterów, rozwijania talentów, zdobywania wiedzy i zabawy. Również życzyli absolwentom pomyślnego zdania egzaminów maturalnych i udanego startu w dorosłe życie. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia szkoły. Najlepsi uczniowie, sportowcy oraz ci, którzy wyróżnili się swoją działalnością artystyczną, otrzymali dyplomy oraz nagrody. Uczniowie również przygotowali niespodzianki dla swoich wychowawców oraz całej rady pedagogicznej. Wspomnienia ze szkolnych lat pobudziła część artystyczna przygotowana przez młodszych kolegów, która wzruszała i rozśmieszała do łez. Zostały przygotowane wesołe scenki rodzajowe, piosenki i wiersze. Absolwenci wspominali minione chwile oglądając zdjęcia. Finałową piosenkę "Ale to już było" śpiewała cała sala, wielu ze łzami w oczach. Życie jest tylko chwilą, mówią słowa piosenki. Dzisiaj kończy się kolejny etap w życiu tegorocznych absolwentów. Bogatsi wiedzę, wkraczacie w dorosłe życie. Przed wami jednak trudny proces kształtowania swojego człowieczeństwa. Każdy z nas kształtuje siebie na miarę i wielkość swoich wyobrażeń. Z ograniczonej wyobraźni powstaje ograniczony człowiek. Z banalnej wyobraźni banalny człowiek. Z oryginalnej wyobraźni oryginalny człowiek. Z twórczej wyobraźni twórczy człowiek. Szczęśliwi są ci, którzy odważają się marzyć i gotowi są płacić każdą cenę, by marzenie stało się rzeczywistością w ich życiu. Albowiem kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki. Baczność, poczet sztandarowy. Sztandar zespołu szkół numer 1 imieniem José de San Martín prowadzić. Hymnu. Naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Szczególnie gorąco witam przedstawicieli Ambasady Republiki Argentyńskiej, pana Carlosa Aparicio. Witam władze samorządowe,
pana Jana Laskowskiego. Pragnę nadmienić, że pan starosta jest również absolwentem naszej szkoły. Witam księdza dziekana Andrzeja Więckowskiego. Witam panią kierownik PZLP, panią Elżbietę Rybińską. Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego na córki współpracującej z zespołem pana Wojtka Kęsińskiego. Witam przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego panią Małgorzatę Czajkowską. Witam Radę Pedagogiczną. Witam rodziców, witam wszystkich zaproszonych gości, witam media i na koniec, co prawda wy jesteście najważniejsi, wy jesteście bohaterami dzisiejszej uroczystości, witam was, absolwentów rocznika 2011.
a uczniom energii do zdrowej rywalizacji o te laury. Na ręce pana ministra pragniemy przekazać ambasadzie skromny dar od całej naszej społeczności. Jest to obraz polskiego malarza Mirosława Glińskiego z pejzażem ziemi sierpeckiej jako dowód naszej wdzięczności za okazywaną życzliwość i serce. Jest to na pewno wychowanie i kształcenie. Uczestniczenie dzisiaj w końcowej fazie tego procesu, który dla wielu z Was oznacza początek nowego życia, napewnia mnie dużą satysfakcją. Un Estado que se preocupa porque sus ciudadanos se preparen y se eduquen merece todo nuestro respeto. Es, sin duda, un esfuerzo económico para cualquier gobierno. Proveer educación gratuita a su pueblo. Pero Polonia sabe que no es un gasto, es una inversión y muy inteligente, porque como dijo un educador americano, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Państwo, które dba o wychowanie i wykształcenie swojego społeczeństwa, zasługuje na szacunek. Dla każdego rządu zapewnienie darmowego wykształcenia swoim obywatelom oznacza niewątpliwie duży wysiłek ekonomiczny. Ale Polska jest świadoma tego, że to nie są stracone pieniądze. Jest to inwestycja bardzo mądra, ponieważ, jak powiedział pewien amerykański pedagog, jeżeli uważasz, że wykształcenie jest za drogie, oblicz koszty ignorancji. Ustedes saben mucho acerca de José de San Martín, pero quizás no han advertido que San Martín fue, al igual que ustedes, un egresado de una escuela técnica, la Academia de Murcia, España, donde aprendió la técnica militar que luego le permitió triunfar donde otros habían fracasado y liberar al Chile, al Perú y a las provincias del Río de la Plata. Tu w szkole wiecie wiele o San Martinie, ale być może nie zauważyliście, że San Martin, tak samo jak i wy, był absolwentem szkoły technicznej Akademii w Murcji w Hiszpanii, gdzie kształcił się w technice wojskowej, która pozwoliła mu później odnieść zwycięstwo tam, gdzie inni ponieśli klęski. La habilidad militar, así como los impecables principios morales de San Martín, son proverbiales. Pero quizás
sea menos conocido su afán por la difusión de la educación. Siendo un militar de raza, San Martín, no obstante, admitió que la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Y expuso también esta idea: la ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que abre la puerta de la abundancia y hace felices a los pueblos. Zdolności wojskowe, jak też nienagadne zasady moralne San Martina są przysłowiowe i ogólnie znane. Być może mniej znany jest jego zapał do szerzenia wiedzy i kształcenia. Będąc rasowym wojskowym, San Martin jednocześnie przyznawał, że powszechne wykształcenie społeczeństwa lepiej potrafi obronić naszą niezawisłość niż całe wojsko. Jest on również autorem pięknego motta: oświata i rozwijanie nauk są głównym kluczem otwierającym podwoje obfitości i czyniącym narody szczęśliwymi. Voy terminando con una imagen del poeta irlandés William Yeats. La educación no es llenar un balde, sino encender un fuego. Aquellos de ustedes que egresan hoy son portadores de la llama. Manténgala encendida para el progreso y la felicidad de todos. Na zakończenie pragnę zacytować słowa irlandzkiego poety Williama Jeatsa: kształcenie to nie napełnianie wiadra, to rozpalanie ogniska. Ci z was, którzy dzisiaj kończą naukę w szkole, niosą w sobie taki płomień. Nie pozwólcie mu zgasnąć. Dla dobra, rozwoju i szczęścia Polski. Od roku 1977 najlepsi absolwenci z szkół nr 1 w Sierpcu otrzymują honorowe dyplomy ambasadora. Prosimy ministra Republiki Argentyńskiej w Polsce, pana Carlosa Aparici, panią Weronikę Kamińską oraz dyrektora szkoły o wręczenie dyplomów ambasadora. Na początek, bo uważamy, że to jest jednak najważniejszy dyplom, najlepszy absolwent, najwyższa średnia, oprócz dyplomu honorowego ambasady Republiki Argentyńskiej, absolwent, w tym przypadku absolwentka, otrzyma również nagrodę Fundacji Argentyńskiej, czyli komputer. Bardzo prosimy Małgorzatę Hiszpańską. Komputer tam, żebyś nie zapomniała, kochanie, zabrać. Jest jeszcze tutaj dla ciebie dyplom. Prosimy cię o powrót. Absolwentki, które uzyskały najwyższą średnią po oczywiście Małgosi Hiszpańskiej. Wszystkie równorzędne średnie, jeśli chodzi o wynik z 4 lat. Jako pierwszą poprosimy Sylwię Barkowską.
Karolina Patrykowicz. Laureatki o wyjście tutaj do nas jeszcze, wspólne zdjęcie zrobimy. Bardzo prosimy. Nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi rodzice. Dziękujemy Wam, kochani, za trud i pracę włożoną w nasze wychowanie, za troskliwą opiekę, za Wasze nieprzespane noce i za pomoc, na którą zawsze mogliśmy liczyć. Proszę Państwa, listy pochwalne otrzymują rodzice tych absolwentów, którzy swoją postawą, wynikami w nauce, zdrowym zachowaniem zasłużyli na szczególne wyróżnienie spośród młodzieży kształcącej się w naszej szkole. Korzystając z okazji, przesyłamy rodzicom naszych absolwentów serdeczne gratulacje. Poprosimy rodziców Karoliny Ambrochowicz. Bożena i Andrzej Bartkowski. Żadna i Paweł Olkowicz.